Witam na kanale John w Polsce, nazywam się John Horvat. To kolejnej edycji kresy II Rzeczypospolitej. I dziś, w dzisiejszej edycji jest o mieście Płoski Rów. Dziś to się miasto nazywa Mielnicki. Po rosyjsku Płoski Rów nazywał się. Miasto, które liczy około 275 tysięcy mieszkańców. Patrząc się na mapie, to miasto znajduje się za Tarnopolem, około 70 km za Tarnopolem i 320 km od granicy państwa. To jest około 5 godzin jazdy. Nie wiem jak dzisiaj, ale tak jest na Google Maps. Sytuacja w państwie sąsiednim wygląda dramatyczna, aczkolwiek na razie Putin zaoszczędził tą zachodnią część, gdzie właśnie znajduje się Chmielnicki. Właśnie będzie o tym, jak również o historii dawniejszą i najnowszą. Też będzie, jak Polacy tam żyją, jak tam żyli, również jak miasto wyglądało w czasach ZSRR i tuż po i dalej, oraz inne ciekawostki. Więc zapraszam na kolejną edycję. Chmielnicki, dawniej Płoski Rów, to miasto w zachodniej części Ukrainy, nad Bochem, stolica obwodu i rejonu. Miasto liczy ponad 273 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, spis powszechny w 2001 roku zanotował ich ponad 251 tysięcy. Do niedawna wszystko funkcjonowało tak jak wszędzie na Ukrainie, ale dnia 24 lutego nastąpiła inwazja wojsk rosyjskich na teren Ukrainy i stan się zmienił. Od początku wojny miasto przyjęło już kilka tysięcy uchodźców. W ciągu doby pomaga ponad 1000 z nich, a do wykarmienia ma zwłaszcza dzieci. Do tego przygotowują miejsca noclegowe dla ludzi. W innych częściach miasta armia wolontariuszy pracuje dla bohaterów tej wojny, żołnierzy. Wielu Ukraińców, uciekając ze wschodu Ukrainy, pierwszy nocleg i ciepły posiłek dostają m.in. w obwodzie chmielnickim. Tylko w mieście Chmielnickim pracują tysiące wolontariuszy i urzędników, którzy koordynują pomoc. Wszystkie dotychczasowe kuchnie, również te w placówkach kultury, zamieniły się w Chmielnickim w stołówki dla uchodźców. Miasto liczy około 200 tysięcy mieszkańców i wszyscy ruszyły na wojnę, każdy na swój sposób. Dla uchodźców ze wschodu Chmielnicki to przystanek w dalekiej drodze do Polski, a nawet czasem w głąb Europy. W czasach I Rzeczypospolitej nosiło nazwę Płoski Rów i wchodziło początkowo w skład dóbr królewskich. Leżało w granicach województwa podolskiego, prowincji małopolskiej Korony Królestwa Polskiego.
W 1550 roku, dzięki nadaniu króla Zygmunta II Augusta, właścicielem miasta stał się rycerz Maciej Włodek z Hermanowa. Od 1616 roku właścicielem miasta był Stanisław Łańsko-Rumski z Brzezia, a w XVIII wieku w dożywotniej dzierżawie miał je ordynat Klemens Zamojski. Polski Rów był miastem królewskim Korony Królewskiej Polskiego. Po drugim rozbiorze Polski znalazł się w zaborze rosyjskim. Został stolicą powiatu Płoskirowskiego w gubernii podolskiej. W 1801 roku powstał w mieście nowy kościół katolicki pod wezwaniem świętej Anny z fundacji Macieja Żurowskiego. W XIX wieku w mieście istniała znana fabryka powozów. Polski Rów stał się wówczas także znaczącym punktem handlu zbożem. W 1870 roku ukończono budowę linii kolejowej Wołoczyska-Zmerynka, wodącej przez Polski Rów. W 1891 roku otwarto w Polskirowie cukrownię, która stała się największym zakładem przemysłowym miasta. Na początku XX wieku istniało tu tajne nauczania języka polskiego. W roku 1917 czasowo stacjonował w mieście polski oddział partyzancki Feliksa Jaworskiego. W lutym 1919 roku, gdy Polski Rów wchodził w skład Ukraińskiej Republiki Ludowej, miejscowi bolszewicy próbowali wywołać w mieście antyukraińskie powstanie, co doprowadziło do fali pogromów antyżydowskich, podczas których oddziały atamana Iwana Semesenski dokonały mordów na żydowskich mieszkańcach miasta, pozbawiając życia około 1400 osób. Po zakończeniu I wojny światowej postulowano na konferencji w Wersalu powrót Polski Rowa do odrodzonego państwa polskiego ze względu na przeważający odsetek ludności polskiej. Pod zarządem polskim w 1920 roku Polski Rów przynależał administracyjnie do okręgu podolskiego. Ostatecznie miasto znalazło się w granicach ZDR, zaledwie 40 km od nowej granicy państwowej. Jednak prężnie działały tutaj organizacje polskie, m.in. klub piłkarski PKS Polski Rów, a w latach 1926-28 wniesiono kaplicę katolicką w podmiejskiej Krzeczanach. Stan ten trwał do czasu rozpoczęcia operacji NKWD skierowanej przeciwko Polakom. W 1936 roku decyzja bolszewików został zniszczony kościół świętej Anny. Od lipca 1941 roku do marca 1944 roku miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. Po zakończeniu pierwszej wojny części chciałbym Wam przeczytać, jak wyglądało życie dla Polaków w XX wieku aż do II wojny światowej. Więc duży wkład w konsolidację polskiej społeczności w Płoskirowie wniósł ksiądz Kazimierz Nosalewski, który był proboszczem już nieistniejącej parafii świętej Anny przez 17 lat od 1905 roku. W roku 1909 ten proboszcz przyczynił się do założenia zgromadzenia córek Najświętszego Serca Najświętszej Marii Panny Paulę Malecką, która założyła w nim zakład wychowawczy dla 45 dziewcząt, pracownię krawiecką, szkołę kroju i szycia z tajnym nauczeniem języka polskiego dla 20 dziewcząt oraz internat. W latach 1908-1910 proboszcz zbudował w mieście ten duży, piękny kościół wspomniany, która liczyła wówczas 12,5 tysiąca wiernych. Przyczynił się do powstania w Płoskirowie polskiego gimnazjum
i całej sieci przyparafialnych szkółek wiejskich w jego okolicach. Rozwinął też szerokie działalność charytatywną. W 1918 roku pełnił funkcję wikariusza generalnego odrodzonej diecezji kamienieckiej. Był dwukrotnie aresztowany i zagrożony rozstrzelaniem przez bolszewików. Tylko zdecydowana interwencja parafian uratowała mu życie. W 1920 roku wraz z wojskami polskimi wycofującymi się spod Kijowa wyjechał do Polski. Po nim pracowali w parafii różni księża. Najdłużej udało się tu księdzu Zygmuntowi Kwaśniewskiemu. To on w roku 1926 zbudował na cmentarzu Grzeczana kaplicę i przy jej poświęceniu w 1928 roku wygłosił prorocze słowa, że być może przyjdą jeszcze czasy, gdy będzie ona główną katolicką świątynią w Płoskirowie. Budowa kaplicy trwała około 3 lat. Kierowali nią mieszkańcy Grzeczan Antoni Jakub Szapował, Antoni Siwiec i Żukta. Kaplica została uroczyście poświęcona w 1928 roku przez księdza Kwaśniewskiego. Ksiądz Kwaśniewski dzielił swą posługę w Płoskirownie na pracę w parafii, kolejne aresztowania i procesy. W 1937 roku został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Polski, skazany na śmierć i rozstrzelany. Nie był to jedyny kapłan męczennik pracujący w tej parafii. W latach 1927-30 posługiwał w niej ksiądz Józef Mioduszewski. Aresztowano go w 1937 roku i rozstrzelano w łagrze na Sołowkach. Kapłani nie byli oczywiście jedynymi represjonowanymi w Płoskirowie. Ofiarami stalinowskich prześladowań padło tysiące osób, głównie Polaków skazanych na całkowite wyniszczenie. Parafia została zlikwidowana w 1936 roku. Jej kościół zamknięto i wysadzono w powietrze. Dziś w miejscu, gdzie się znajdował, stoi szkoła. Ilu Polaków padło w Płoskirowie ofiarą deportacji, nie wiadomo. Nie wiadomo nawet, gdzie są ich groby. Oprawcy zacierali ślady. W 1968 roku w centrum Chmielnickiego zaczęto przygotowywać spychaczami grunt pod budową dużego domu towarowego. W trakcie tych robót odkryto piwnice pełne trupów stłoczonych mężczyzn. Ziemia po odkryciu była wokół czerwona i dymyła czerwonym aparatem. Zalewano ją wodą, ale wciąż dymiła. Zbiegło się dużo ludzi, ale milicja otoczyła cały teren płotem i zwłoki gdzieś wywieziono. Ludzie przypomnieli sobie wtedy, że na tym miejscu stało przed wojną ogromne więzienie GPU NKWD, w którym więziono Polaków aresztowanych w 1937 roku. Dziś w miejscu dawnej kaźni stoi Uniwermag. Nikt nawet nie pamięta, że było tu to, że wiara i polskość kaźni przetrwała w Płoskirowie okolicy, to zasługa Grzeczan. Wsi, która przetrwała wszystkie nawałnice, stając się znaczącym ośrodkiem pielęgnowania tych wartości. Dziś jest dzielnicą miasta, przechrzczonego na Chmielnicki. Ta wieś ma swoją również tragiczną historię, o którą można przeczytać w serwisie internetowej Kresy. Thank you.
II wojnie miasto pozostało w granicach ZSRR. Nazwę Chmielnicki nadano miastu w 1954 roku, aż w 100. rocznicę zawarcia traktatu w Perejasławiu między Kozakami pod przywództwem Bohdana Chmielnickiego w Moskwę. W czasach zaboru rosyjskiego miasta nazywano Proskurow.
posiada wiele zabytków, m.in. zamek w Proskurowie, siedziba starosty, kościół katolicki świętej Anny z 1801 roku, cmentarz katolicki z XIX wieku, południowej części miasta, cerkiew narodzin Maryi z XIX wieku, sobór świętego Andrzeja z 1889 roku oraz inne ciekawostki. Związek Polaków imienia Władysława Stanisława Reymonta powstał w 1999 roku z inicjatywy Haliny Bryland, nauczycielki języka polskiego w szkółce sobotnio-niedzielnej. Zarejestrowany został 28 września 2000 roku. Zgodnie z statutem związek realizuje cele i zadania: odrodzenie, zachowanie i utrwalenie polskiej mowy, kultury, tradycji, samowiadomości narodowej. Z nadziei, że Związek Polonia przetrwa i będzie działał w granicach niepodległego kraju, czy to Ukraina, czy w Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach tej edycji o Włoskirowa pragnę zaśpiewać a cappella piosenkę Kapelę Wileńską. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów. Może miejmy nadzieję, że nie, tak się nie stanie. Oto piosenka. Powiedział mi pan, proszę pana, przedwczoraj nawiasem rozmowie, że pan ma już dość, proszę pana, piosenek o Wilnie i Lwowie, że to wspomnienie zbyt boli, że czas skończyć raz tą udręką. Być może, że pan mi pozwoli, że na to odpowiem piosenką. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich łez, lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. Przypuszczam, że pan mnie zrozumie i sądzę, że pan mi wybaczy, bo ja już inaczej nie umiem. Ja już nie potrafię inaczej. Pan patrzy realnie na wszystko, a ja zamknę oczy czasami i Lwów mam przed sobą tak blisko i Wilno mam tuż przed oczami. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo, przesunęli Bóg i San, lecz tęsknotę nie zabiorą ani oni, ani pan. Gdy se wspomnę Lwów i Wilno, jakaś kropla wokół tka, no i żałość nam tak silną, że mną nuta w sercu gra. I choć mówią mi sobie, to nie twoja ziemia dziś,
Polski w Wilnie i we Lwowie, każdy kamień, każdy liść. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszej edycji. W następnej edycji Kresy II Rzeczypospolitej idziemy na północ do przegranicznego miasta z Polską, Białorusią, Brzeszcz. Tak będzie w następnej edycji, więc zapraszam. Również proszę o komentarze i wszystko, co należy zrobić w internecie, na YouTubie. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.